Całe życie miewam durne sny. Szczególnie, kiedy jestem zmęczony. Czasami śnię, że zostaję porwany i przeprowadzane są na mnie testy. Ale sny, które najbardziej mnie przerażają, to takie, po których budzę się z uczuciem, że część mnie nadal śpi. Jakby jakiś element snu wciąż był żywy w mojej głowie. To uczucie zawsze mnie przeraża. W zeszłym roku miałem powtarzający się koszmar o tym, że zgubiłem się w hotelu, w poszukiwaniu mojego pokoju. Słyszałem dziecięcy śpiew. Pierwsza zwrotka Twinkle, Twinkle, Little Star na okrągło. Zawsze budziłem się z tą piosenką w głowie i pozostawała tam przez wiele dni. Nie miałem jej nawet na swojej playliście. Za każdym razem budziłem się z tym dziwnym uczuciem, które pozostawało ze mną przez wiele godzin, że część mnie nadal tkwi we śnie. Ciężko to wytłumaczyć i zrozumieć, jeśli się tego nie doświadczyło osobiście. Miałem ten koszmar przez może miesiąc czy dwa. Nie wiem dokładnie. Potem miałem uczestniczyć na konferencji w pracy. To był mój pierwszy raz, więc byłem podekscytowany. Koszmar nie pojawił się od jakiegoś czasu i zapomniałem o nim. Nie pamiętałem o nim nawet, kiedy wchodziłem do hotelu. Coś mnie niepokoiło, kiedy stałem przy ladzie w recepcji. Po kilku sekundach zrozumiałem co. Z korytarza dochodziła znana mi piosenka Twinkle, Twinkle, Little Star, śpiewana głosem małej dziewczynki. Starałem się o tym nie myśleć, powtarzając sobie, że to tylko głupi zbieg okoliczności. Kiedy dostałem klucz do swojego pokoju, wsiadłem do windy. Kiedy obok przechodziła akurat czteroosobowa rodzina, mała dziewczynka przestała śpiewać i zatrzymała się. Wskazała palcem na mnie, kiedy zamykały się drzwi windy, i powiedziała: Mamusiu, to jest ten pan z mojego snu.